Witamy w drugim półfinale. Tym razem zmierzą się Toxic Off oraz Wojownicy Piwnicy. Pierwsze bany poleciały na Draven oraz Kennena. Widzieliśmy Kennena, który zadał bardzo dużo obrażeń w ostatnim meczu. Robił bardzo dobrą grę swoim ultimatem. Rozsądny ban na Sejuani. Jaki będzie drugi ban drużyny Wojowników? Będzie to Nasus. Trafny ban. Pamiętamy, co potrafi zrobić top lane'ej drużyny Toxic Off. Ban na Morgane. Czy to będzie ban na Yorika? Nie, to będzie ban na Olafa. Pierwszy pick w drużynie Toxic Off to Leona. Olaf w ostatnim meczu Toxic Off też robił bardzo dobrą robotę. Parę sekund do wybrania padło na Swaina w drużynie Wojowników. Z kim będzie grał Swain? Jaki będzie drugi pick? 10 sekund do końca. Zdecydował się zawodnik drużyny Wojowników na Tarika. Znowu piknięta Zaya. Okej. Okay. Jednak jest Yorick dla tego zawodnika. Drużyna Wojowników znowu będzie musiała sobie poradzić na top lanera. Zawodnik grający na topie w drużynie Toxic Off już dwa razy pokazał pazura. To będzie Rek'Sai w dżungli. Przechodzimy do drugiego etapu banowania. Jakie będą dwa bany drużyny Wojowników? Dziesięć sekund do końca. Padło na Jarvana. Bardzo bezpieczny ban. Ban na Azira. Ostatni ban w półfinałach dla drużyny Wojowników. Poleciała Orianna. No cóż, ostatni ban. Co to będzie? Czego obawia się drużyna Toxic Off? Poleciała Kai'Sa. Okej. Okay. Ponownie rozpoczynamy pikowanie. Czy to będzie Jhin na Zaję oraz Leonę? Tak, to będzie Jhin. O, bardzo rzadko spotykany Volibear. I czy to będzie Veigar? Tak, to będzie Veigar. Czyżby to był Ryze? Ryze grający na Veigara? Czy da radę? 10 sekund do końca. Tak, to będzie Ryze na Veigara najprawdopodobniej. Chyba że Ryze pójdzie na topa, a Swain będzie midlanerem. Bardzo ciekawy będzie też Volibear, bo Volibearem albo się dominuje drużynę przeciwną, albo będzie się bardzo w tyłu, do tyłu. Ciekawi mnie też, jak Jhin poradzi sobie na agresywną Leonę, która przecież ma tego swojego ultimate'a, ma swoje E.
ma swoje szybkie Q, może go bardzo łatwo łapać. Tarik z pewnością będzie tam mu pomagał. Będzie robił to, co w jego mocy. Dobrze, a więc widzimy się w ostatnim meczu półfinałowym. Do zobaczenia. Witamy ponownie. Jesteśmy już w meczu Toxic Off oraz Wojownicy Piwnicy. Mecz o finał. Kto przejdzie dalej i zmierzy się w finale z drużyną Toxic On? Jak na razie rozstawieni Wojownicy Piwnicy na górnej rzeczce. Botlane przygotowany do pomocy Volibearowi. Zobaczmy, co pokaże zawodnik drużyny Toxic Off na tym top lane'ie. Czy znowu zdominuje swojego lanera? Pomoc otrzyma również Rek'Sai od Swaina. To będzie Yorick pod Conquerora. To może być ciekawe. Wykorzystanie Guli może uaktywniać Conquerora. Patrzmy, jak sprawdzi się Jhin na tam Leonę. Jak na razie bardzo spokojnie. Tej Rek'Sai będzie robić krabika. Już obijany Swain przez Gulę Yorika. Rek'Sai była już w pogotowiu. W razie gdyby Yorick próbował wejść w tego Swaina. Ale Yorick robi się dopiero agresywniejszy po złożeniu Trinitki, albo chociażby Blasku. Volibear już zrobił swojego blue buffa. Zbiera się za Grampa. Rek'Sai dopiero robi wilczki. Botlane odrobinę przepuszowywany przez Jhina. Swain jak na razie stara się obijać tego Yorika, ale boi się go. Volibear będzie podchodził pod Swaina. Swain już o tym wie. Ma uwardowanego Tribusha. Cofnął się w czas. Ten ward bardzo wspomógł Swaina. Bardzo dobra decyzja. Jednocześnie w międzyczasie został zgankowany Veigar przez Rek'Sai. Był sforsowany, żeby użyć flasha. Potem dalej poszowany przez Jhina. Widzimy, Yorick wbija się w Swaina. On zmuszony wyflashować flash od Volibeara. I to będzie first blood dla drużyny Toxic Off. Bardzo ładna współpraca pomiędzy top lanerem a junglerem. Ładnie złapany Swain w Yorika. Puszuje tego midlane'a już Ryze. Chcę, aby jak najwięcej minionów roztrzaskało się o tureta Veigara. Volibear dalej w pobliżu top lane'a. Czyżby znowu planowali jakąś akcję przeciwko Swainowi? Swain znowu uwięziony. Czy Volibear zdąży dobiec na czas? Znowu, ajajaj, Swain znowu umiera. I to będzie kolejny frag dla drużyny Toxic Off i kolejny frag dla Volibeara. Volibear nafidowany może siać zniszczenie. Już jest warty aż 450 golda. Tym razem w Tribuszu stoi Pink Ward. Swain, ale to mu niestety nie pomogło. Volibear szukał krabika, ale on już był wcześniej zrobiony przez Rek'Sai. Puszczony top lane na niekorzyść Swaina.
Woliber spotkał się tutaj z Rek'Sai. Nic z tego nie wynikło. Mała przewaga w farmie Rek'Sai, ale to dlatego, że Rek'Sai gankowała tylko raz, a Woliber zdobył aż dwa fragi. Dwa udane ganki w stronę Swaina. Swain będzie teraz bardzo do tyłu. Gracze Toxic Off znowu skupiają się na swoim top lanerze. Czyżby Ryze schodził na bot lane? Nie, jednak rezygnuje. Przewaga 1000 golda dla drużyny Toxic Off. Spowodowane to jest First Bloodem widziętym przez Volibera. Tutaj odcina od farmy Swaina Yorick. Próbuje go odstraszać. Próbuje frizować tą linię. Ale Swain to jest jednak Swain. Ma swoje Q. Ma zwiększony rage. Może z daleka zbijać miony. Czyżby znowu starał się zabić Swaina Yorick? Conqueror się włączył. Nie, nie będzie jeszcze w stanie. Zabierany red buff przez Rek'Sai. Pierwszy zrespiony Drake to Mountain Drake. Było to jak na razie bardzo pasywnie. Żadnych spalonych summoner spelli. Bardzo pasywna farma. Odcinany Swain. Ta przewaga 30 farmy już boli Swaina. Ta przewaga dwóch asyst to już jest dużo. Swain już zostaje w tyle. Widzimy, drużyna wojowników kręci się wokół Drake'a. Będzie to podejmowany Drake. Rek'Sai już zostaje wspierana przez Tarika. Leona chyba powoli rozumie, co się dzieje. Ale jak na razie jest sama. I najprawdopodobniej raz jeszcze pomaga Rek'Sai. Przychodzi jeszcze Jhin. Tak, to będzie pierwszy Drake w grze. Pierwszy Drake na koncie drużyny wojowników. Mountain Drake. Jeszcze w międzyczasie Swain ginie. Nie, Swain zabija Yorika. Co tu się stało? Wow. Prawdopodobnie Yorick został wciągnięty przez Swaina pod tureta, gdy ten próbował go zabić. Ale jeszcze Ryze gankuje botlane wraz z Rek'Sai. Szybki flash i heal ze strony Zai. Exhaust oraz flash spalony po stronie Yorika. Tarika, przepraszam bardzo. Swainowi udało się wyciągnąć Yorika. Ajajaj. Volibera, który spotkał się z Rek'Sai w dżungli. Rek'Sai woli uciekać. Idzie do niej już Ryze. Wstał blue buff. Idzie botlane drużyny wojowników. Ty Volibera będzie sforsowany do flesza, ale jest botlane drużyny Toxic Off. Ultimate od strony Tarika. Ultimate ze strony Leon i ginie Jhin. Jeszcze w międzyczasie Veigar one-shotuje praktycznie Rek'Sai, ależ damn, jeszcze ginie Tarik. Wojownicy, piwnicy kompletnie zdominowani w tym fajcie. 3-0. Dwa fragi dla Volibera. Jeden frag dla Veigara, to już dużo dla niego. Złapali się w klatki Ryze oraz Veigar. Ajaj, Ryze zmuszony do flesza. Volibear już biegł. Puszowany botlane przez Toxic Off. Yorick dalej puszuje topa. Ma jeszcze tą przewagę 40 paru farmy nad Swainem. To jest naprawdę dużo. Ma już blask. Może się wbijać w tego Swaina.
ścina tego Swaina od farmy, no. Przewaga 3000 golda na feedowany Volibear. On jest teraz w tym momencie największym zagrożeniem dla różnych wojowników. Ma jeszcze flesza, może zrobić bardzo udanego ganka na którąkolwiek z linii. Ajajajaj, te gule. A w międzyczasie Volibear łapie Rek'Sai, czy zdoła ją zabić. Ultimate od Rek'Sai, ona jest już właściwie martwa, dokładnie. Jeszcze w tym samym czasie Swain bije się z Yorickiem, ale jeszcze żyje. I już nie żyje, Yorick zabija Swaina. Czy to będzie brany turret przez drużynę Toxic Off? Pierwszy frag dla Yorika i kolejny dla Volibeara, jeszcze przed wygrał wspomóc swoich teammateów. Tak, będę się starać wziąć pierwszego tureta w tej grze. Albo nie. Najprawdopodobniej chcą, żeby jak najwięcej minionów rozbiło się o tureta. Ale szybki Swain teleportuje się na top lane. I zdąży go obronić. Ryze już schodzi na bot lane. Wysunięty bot lane drużyny Toxic Off. Ryze czeka na okazję. Jest na wardzie, towarzyszy mu Rek'Sai. Ajajajajaj. Leona uwięziona wraz z Zion. Ultimate od Zai. Niestety nie udaje się uciec. Czy Leonie uda się uciec? Zobaczmy. Ma jeszcze flesza. Idzie z pomocą Veigar. Volibear też. Volibear łapie Rek'Sai, nie pozwala jej się dasznąć. Jeszcze niszczy po drodze jej tunel. Ultimate ze strony Taricka. Zobaczmy, jak to się potoczy. Czy Taric umrze? Taric umiera, zabija go Veigar. Klepsydra ze strony Veigara, ale i tak umrze z rąk Ryze'a. Ale ona jeszcze walczy, biegnie Volibear z pomocą. Chce flash po tego Jhina. Jhin flashuje. Biegnie po tego Ryze'a. Jednak uznaje, że to nie będzie tego warte. I nie da rady. Veigar, Zaya oraz Leona umarły na tej akcji. Akcja zdecydowanie na korzyść drużyny wojowników. Dużo spalonych fleszy. Czyżby to był podejmowany drugi Drake? Najprawdopodobniej tak, ale Volibear jest dosyć blisko. I ma tam też wizję. Będzie próbował im przeszkodzić albo zabrać. Wbija się po chamsku. Biegnie do niego Zaya. Czyżby po chamsku przejął tego Drake'a? Czy to będzie pojedynek na smajty? Kto wygra? Wygrał Volibear. Jeszcze klatka od Veigara. Pierwszy Drake dla drużyny Toxic Off. Mountain Drake. Totalna przewaga Yorika na topie. Dwa razy więcej farmy. Swain po prostu musi uważać, żeby nie umrzeć. Musi sobie odpuścić jak na razie. Będzie puszowany bot lane. Yorick najprawdopodobniej podjął decyzję, żeby nie niszczyć tureta, tylko właśnie po to, żeby Swain nie miał jak farmić. I zjedzony Swain przez Veigara oraz Volibeara z pomocą Yorika. Kompletnie bez szans. Drugi już frag dla Yorika, a dziesiąty dla Toxic Offu. Czy to będzie podejmowany Herald? Tak, to będzie podejmowany Herald przez Volibeara oraz Veigara. W międzyczasie Rek'Sai robi tam swojego blue. A Yorick pushuje topa. Rzuca się na tego drugiego tureta. I najprawdopodobniej go weźmie. Tak, dokładnie. Drugi turet dla drużyny Toxic Off. Trzeci w grze. Drugi na top lane'ie. Yorick, ajajajajaj, bisiu tutaj w międzyczasie
z Rexa i próbował ją zabić. Prawie mu się udało, ale przyszedł z pomocą Swain oraz Ryze. Umiera jeszcze na bocie Jean. Zaya low HP. Czy uda mi się złapać Tarika? Ale Zaya bardzo mała HP. Czy umrze od minionów? Nie zdążyła się wyhealować. Dosyć duża przewaga w goldzie dla drużyny Toxic Off. Powoli zaczynają dominować na mapie. Spuszowany botlane oraz toplane. Zabity Herald, którego wziął Veigar. Nie pozwala tutaj obronić Rek'Sai, który to... Ależ co tu się stało? Ale szybki one-shot poleciał w tą Rek'Sai. Veigar już bije. Coś okropnego. Rek'Sai bez szans. Trafiona z W, a później z ulta. Co będzie podchodził? Ale tam już jest Volibear. On już pomaga Veigara. Yorick już zmierza w ich stronę. Volibear tutaj próbuje coś wybejtować. Przerzuca Swaina. Yorick biegnie w ich stronę. Ult od Tarika. Ult ze strony Swaina. Volibear tutaj bije, ale zostaje sam. Yorick nie wie, gdzie ma się udać. Volibear prawdopodobnie umrze. Dokładnie. Swain, dwa trupy. Botlane w tym czasie puszuje. Teleport ze strony Ryza. Chcieli tutaj wyciągnąć tego Yorika, ale on zdążył uciec. Botlane puszuje drugiego już Tureta na bocie. Toxic Off będzie miał dużą przewagę w Turetach. Właściwie to już ma. Dwa Turety spuszowane na korzyść Toxic Offu zarówno na botlenie, jak i toplenie. 5000 golda przewagi. Czy Yorick złapie Ryza? Nietrafione E. Ryze nie ma many na klatkę, a jednak znalazł trochę many. Końcówką się wybronił. Przywołany Herald na midlane przez Veigara. Wezmą tego pierwszego Tureta. Zawodnicy Toxic Off. 5-0 w Turetach. Bardzo niebezpiecznie się robi do drużyny wojowników. Czy to będzie drugi Turet na midlane? Klatka od Veigara. Jeszcze nie. Zaya zabierze sobie prawdopodobnie Reda, dokładnie. Odpuścili sobie zawodnicy Toxic Offu branie drugiego turetu na midzie. Drake żyje i właśnie zostaje zabierany przez Volibeara z drużyną. Drugi Volibear na koncie. Drugi Drake na koncie Volibeara. Jak i drużyny Toxic Off. Ocean Drake. Obijany Volibear, żeby został wyłapany. Słuszna chwała. Flash ze strony Tarika. Volibear też został sforsowany do użycia flasha. To już dużo. Już na Toxic Off zbiera się w okolicy Blue Buffa wojowników. Ona tutaj próbuje wyłapać Ryze, ale zbyt szybko użyty Cleanse. Mimo tego i tak ucieka.
Yorick wraz z Zayem będą próbowali spuszczować botlane'a. Wojownicy już zmierzają w ich kierunku. Yorick bije się tutaj z Ryze'em. Ultimate ze strony Zayi. Ultimate ze strony Taliyka, jak i Ryze'a. Swain też odpala Erg, aż burst poleciał tutaj. Wojowników. Veigar też dołożył swoje 3 grosze z damage'em. Kolejne flashe lecą. Czy Taliyk umrze? Stuny od Leony. Rek'Sa i pada. Taliyk również pada. Łopata Yorika kończy sprawę. Gdzie podejmowy pierwszy inhibitor dla drużyny Toxic Off. Biorą trzeciego tureta na midzie. Próbuje tutaj Jhin odeprzeć atak Toxic Offu. Będzie drugi inhibitor na koncie Toxic Offu. A teraz drużyna wojowników jest zmuszona zostać w bazie. Toxic Off najprawdopodobniej będzie próbował zabrać Barona. Tak, to będzie brany Baron. Czy Rek'Sa zdąży cokolwiek spróbować zrobić? Nie, nie będzie tam zmierzać w tamtym kierunku. Będzie darmowy Baron dla Toxic Offu. Mogę teraz śmiało spróbować skończyć grę. Ładnie trafiony ult od Leony może skończyć sprawę. Czy wojownicy dadzą radę odeprzeć ofensywę Toxic Offu? Za minutę praktycznie wstaje kolejny Drake. Będzie to kolejny Infernal. Yorick już czyha na jakąś ofiarę, ale niestety był na wardzie. Zbierają się powoli zawodnicy Toxic Offu. Będą chcieli już podchodzić do bazy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Czy wojownikom uda się odeprzeć ich ofensywę? Ładnie złapani z S-Wayna. Klatka od Veigara zużyta. Taliyk wbija się, zarówno Leona, ultimate od Taliyka, ultimate od Leony oraz Swaina. Taliyk leży, Rek'Sa leży, Jhin też. Niestety kończy się to przegraną wojowników. Toxic Off zwycięsko wychodzi z tego meczu. Przechodzą do finałów. Spotkają się tam z drużyną Toxic On. Będzie to bardzo ciekawy pojedynek. Gratuluję, Toxic Off. I zapraszam do oglądania finału. Do zobaczenia.